Przyznam się na początku, że przez pierwsze 2 tygodnie to chciałem uciekać z seminarium. Po porannej obudce to zwykle przez 5 minut dochodziłem do siebie. Potem był regulamin, który sprawiał, że prawie 100 chłopaków chodziła jak szwajcarskim zegarem. Zadzwoniłem do domu i powiedziałem do rodziców: przyjedźcie do mnie w niedzielę samochodem, a ja już będę spakowany. Mama tylko zapytała, co się dzieje. A ja jej powiedziałem, że chwilowo odnoszę wrażenie, że normalni ludzie do tej szkoły chyba nie kończą. Rodzice przyjechali, powiedziałem im wtedy: przyjdźcie za tydzień. Przyjechali za tydzień i wtedy im powiedziałem, że zostanę. Takim momentem przełomowym, który zadecydował o pozostaniu, były wieczorne modlitwy w kaplicy. Potem kapłaństwie tego mi najbardziej brakowało. Wspólne dobre jarze, wspólne modlitwy. Ten wieczorny pobyt w kaplicy, modlitwy i świetny uświadomił mi bardzo ważną rzecz. Że ci wszyscy młodzi mężczyźni przyszli do seminarium nie po coś, ale przyszli dla kogoś. Nie po to, żeby zdobyć w cudzysłowie zawód, jakąś profesję, czy żeby jeździć lepszym samochodem. Oni przyszli dla Jezusa. Jesteście dzisiaj w seminarium. To jest wyjątkowe miejsce w każdej diecezji. Biskup Adam, poprzedni biskup Sosnowiecki, mówił, że to jest źrenica jego Boga. To jest serce każdej diecezji, seminarium. Bo zostawia się wszystko. Zostawia się wszystko, żeby pod jednym dachem mieszkać z Panem Jezusem. O tym właśnie mówiła przed chwilą przeczytana Ewangelia. Apostołowie pytali: Panie, gdzie mieszkasz? Jezus odpowiada: chodźcie, a zobaczycie. Poszli, zobaczyli i zostali. Mieszkać z Jezusem pod jednym. Mieć go na wyciągnięcie ręki i pozwolić mu się przemieniać. Rok, 2 lata, 6 lat. To jest seminarium. Błogosławiony Jan Paweł II powiedział kiedyś kapitalne słowa do młodych o modlitwie, czyli o przebywaniu z Jezusem, że to jest jak przebywanie na słońcu. My nie czujemy, że nas słońce opala, ale po pewnym czasie widzimy, że skóra jest zmieniona, że jest piękniejsza. Jeżeli przebywasz w obecności Pana, jeżeli jesteś otwarty na obecność Jezusa, nie stawiasz blokady, zaporu, nie kombinujesz, to już sama Jego obecność ma moc Ciebie przemienić. Drodzy chłopcy, w Polsce na 100 tysięcy młodzieńców tylko jeden otrzymuje łaskę powołania. A spośród tych powołanych nie wszyscy usłuchają. Nie wszyscy wytrwali na tej drodze do końca. Myślę, że młodym dzisiaj jest trudno podjąć taką decyzję. Jedną decyzję na całe życie. Widzimy, jakie jest podejście świata. Włączamy telewizor, słuchamy radia, serwujemy po internecie. Dużo słów, czasami niedobrych słów, jest wypisanych albo wypowiedzianych pod adresem Kościoła, czy pod adresem kapłana. Dlatego też jest trudniej podjąć jedną decyzję na całe życie. Ale warto. Jest taki piękny wiersz, który usłyszałem na pierwszym roku seminarium, który mi uświadomił, czym jest powołanie kapłańskie. Mówi młodzieniec: gdybym ja wiedział, że to naprawdę wzywasz, że chcesz mnie swoim mieć kapłanem, to by przez ogień stoisz. Gdybym ja wiedział, gdybym wiedział. Daj mi, Panie, jakiś znak. Daj mi wewnętrzne rozpoznanie. Co mam uczynić? Kiedy? Jak? I odpowiada Chrystus: jeśli ci synu ziemia ma, jeśli nie starcza stratosfera, bogactwo serca nie zapewnia, to właśnie takich mówię. Jeśli się chlebem nie nasycisz, pragnienia nie ma się woda. Jeśli wciąż wyżej iść byś pragnie, to cię na ziemi jest.
Ja Ciebie wołam po imieniu, ale mój głos jest bardzo cichy. Nie chcę Cię zmuszać. Bez miłości to by mi każdy dar był lichy. Ja Ciebie wzywam, słuchaj syn. Ja Ciebie wołam bez słów szmer. Chcę, byś Ty moim dęka płakał. Byś żył.